Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Uczę się polskiego od 2016 roku. Już przestałem liczyć, ile lat się uczę, bo to dość długo, ale już po roku byłem spokojnie na poziomie komunikatywnym i dogadywałem się po polsku w Polsce. Cały czas staram się ulepszać swój polski i czuję, że jeśli porównam swój polski po roku i ten co teraz, to jest jak niebo i ziemia. Po roku byłem w stanie się dogadać, ale wtedy miałem o wiele gorszą wymowę i rozumiałem znacznie mniej. Myślę też, że teraz o wiele płynniej się wypowiadam. Może już nie odczuwam takich wyraźnych postępów, bo już nie uczę się z podręcznika i teraz jestem na etapie, na którym staram się po prostu, żeby mój polski był bliższy tego Polaka. Czyli próbuję usunąć nienaturalności, które są w moim polskim. A dzisiaj chcę powiedzieć, w jakich momentach czuję, że opanowałem polski. Czyli kiedy zauważam, że mój polski jest już na pewnym poziomie. Pierwszy. Kiedy słucham i rozumiem, robiąc jednocześnie coś innego. Kiedy jeszcze nie znałem polskiego dobrze, musiałem się bardzo skupiać, żeby rozumieć, co do mnie mówią. Nauka zaczyna się od etapu, na którym nic się nie rozumie, i celem jest etap, na którym wszystko się rozumie. Ale między tymi dwoma jest całe spektrum i powoli zbliżamy się do celu. Kiedy jeszcze nie mówiłem dobrze po polsku, przy słuchaniu też musiałem skupić całą swoją uwagę na tym, co do mnie mówią. I nadal nie rozumiałem wszystkiego. Oczywiście nawet teraz nie wszystko rozumiem i wiem, że nawet jeśli będę miał poziom Polaka, to i tak nie wszystko będę rozumiał, bo nawet w swoim ojczystym języku potrafimy czasem nie rozumieć albo źle rozumieć. Ale przynajmniej teraz rozumiem większość i nie muszę się skupiać tylko na tym, co do mnie mówią. Potrafię rozumieć nawet jeśli jednocześnie robię coś innego. Mogę pisać coś na komputerze i jednocześnie słuchać kogoś po polsku. Myślę, że to znak, że mój polski jest dobry. Drugi. Kiedy myślę po polsku? Kiedy myślimy, mamy jakiś język, bo często myślimy za pomocą słów. Większość ludzi myśli w swoim ojczystym języku i kiedy musi rozmawiać w jakimś innym języku, tłumaczy z języka ojczystego na docelowy. Ale jeśli ktoś ma dobrze opanowany język obcy, to potrafi myśleć w nim i składać zdania bez pośrednictwa języka ojczystego. Właśnie ja tak mam i kiedy mówię po polsku, od razu po polsku składam zdania. Wyłącza się japoński czy angielski tylko wtedy, kiedy nie wiem, jak dana rzecz się nazywa po polsku, albo zapominam, albo nie wiem, jak przekształcić jakieś myśli w słowa. Właśnie ostatnio rozmawiałem z dziewczyną i nie wiedziałem, jak jest rokkakuren-ci po polsku. I musiałem opisać, jak wygląda i pokazać wizualnie, jak się używa. To był imbus. Ale tak to od razu składam zdania po polsku i myślę po polsku. Nawet wtedy, kiedy jestem sam i nie rozmawiam z nikim, czasem myślę po polsku. Najczęściej myślę w języku, który widziałem albo słyszałem jako ostatni. Jeśli przeglądam internet po polsku, to myślę po polsku. A jeśli po japońsku, to myślę po japońsku. A kiedy jestem na przykład na spacerze i nic nie czytam, myślę w języku, z którym miałem kontakt jako ostatnim. Ale z angielskim tak nie mam i nawet jeśli coś czytam albo oglądam po angielsku, to myślę albo po japońsku, albo po polsku i to znaczy, że chyba angielskiego jeszcze nie opanowałem. Trzeci. Kiedy śnię po polsku. Często się mówi, że znasz język dobrze, kiedy w nim śnisz. Myślę, że to prawda. Na początku nauki polskiego w ogóle nie śniłem po polsku. Potem czasem śniłem po polsku, ale też były sny, w których Polacy mówili do mnie po japońsku. Raz nawet moja dziewczyna mówiła do mnie po japońsku w śnie, mimo że w rzeczywistości nie zna japońskiego. A teraz to jest normalne, że czasem śnię po polsku i moja dziewczyna mówi do mnie po polsku. Oczywiście są też japońskojęzyczne sny i czasem też trochę z angielskim, ale to jest pewne, że potrafię śnić po polsku. Czwarty. Kiedy się śmieje z żartów po polsku. O tym też często się mówi. Jeśli łapiesz żarty, to znasz ten język dobrze. Albo jeśli rozumiesz sarkazm, to znasz ten język dobrze. Takie rzeczy są nieoczywiste, niedosłowne, więc wymagają wyższego poziomu niż zwykłe wypowiedzi. A takie rzeczy rozumiem i najczęściej wiem, czy ktoś mówi poważnie, czy żartuje. Więc to znaczy, że znam polski dobrze. Piąty. Kiedy Polacy się śmieją z moich żartów. Przed chwilą mówiłem o rozumieniu żartów, ale jeśli potrafisz sam żartować, to też znasz ten język dobrze. Po pierwsze, żarty często wymagają znajomości niuansów, a po drugie, sposób mówienia też w dużym stopniu decyduje o tym, czy żart jest udany. Ton głosu, tempo, pauza itd. Też często spalam żarty przez to, że już w trakcie sam zaczynam się śmiać i już trudno jest mi się wypowiadać w ogóle,
ale ogólnie to potrafię. Potrafię żartować też czysto językowo, wykorzystując nietypowy wybór słów albo nieistniejące, a czasem nawet niepoprawne formy. Szósty. Kiedy Polak zacina się i szuka słowa, a ja mu podpowiadam. Czasem są takie sytuacje. Każdemu się zdarza zapominać słowo i go szukać, i wtedy jeśli jestem w stanie podpowiedzieć odpowiednie słowo, to znaczy, że znam język na tyle dobrze, żeby się domyślić, co będzie później. Na przykład ostatnio moja dziewczyna powiedziała, każdy ma swoją, i się zaczęła. A ja wiedziałem, że chcę powiedzieć, że każdy ma inne zdolności i mocne strony. Więc powiedziałem, działkę. Każdy ma swoją działkę. I moja dziewczyna powiedziała, że właśnie o to chodziło. Siódmy. Kiedy zauważam, że się zrymowało. Kiedy mówimy, czasem niechcąc rymujemy. I to tylko przypadek, bo nie robimy tego celowo, ale zauważyłem, że wtedy Polacy reagują, o, teraz się zrymowało. Ja też zwykle zauważam, kiedy moja wypowiedź jest zrymowana i się śmieję. Ósmy. Kiedy rozumiem teksty, słuchając polskich piosenek. Rozumienie ze słuchu to podstawa języka, ale kiedy słuchamy piosenek, czasem trudno jest zrozumieć słowa. Jestem rodzimym użytkownikiem japońskiego, ale czasem, słuchając japońskich piosenek, częściowo nie rozumiem. Akurat po japońsku jest to trudne, bo japoński ma dużo homofonów, czyli tak samo brzmiących wyrazów. I w piosenkach często znika akcent, który jest kluczem do rozpoznawania słów. Są też wokaliści, którzy śpiewają niewyraźną dykcją, czy to celowo, czy nie. Pewnie wy też nie rozumiecie wszystkiego, kiedy słuchacie polskich piosenek. Ja zacząłem słuchać polskich piosenek, zanim w ogóle zacząłem się uczyć polskiego i pamiętam, jak ewoluowała moja umiejętność wychwycania słów w piosenkach, bo naprawdę na początku nic nie rozumiałem. Oczywiście nawet teraz częściowo nie rozumiem, ale rozumiem o wiele więcej niż kiedyś. Dlatego jestem zadowolony. Dziewiąty. Kiedy robię notatki po polsku. Czasem coś zapisuję dla siebie, czy to plany, czy pomysły. Najważniejsze jest to, żeby to było czytelne dla mnie, żebym później mógł to rozczytać, więc mogę pisać w dowolnym języku, bylebym to rozumiał. Japoński jest bardzo niewygodnym językiem pod tym względem, bo znaki mają dużo kresek, szczególnie kanji, i pisanie tej samej treści zajmuje więcej czasu niż na przykład po angielsku. Dlatego często robię notatki po polsku, bo tak jest szybciej. Po angielsku też czasem robię i chyba tak jest szybciej nawet, bo nie ma znaków diakrytycznych jak w polskim, ale po angielsku muszę więcej myśleć, więc czasem jest nawet wygodniej po polsku. Inni Japończycy też robią notatki w innych językach niż po japońsku, jeśli są w stanie się posługiwać nimi swobodnie. Mój tata mówił, że ma w pracy kolegę, który zna angielski i robi notatki po angielsku zamiast po japońsku, bo tak jest szybciej. Dziesiąty. Kiedy tłumaczę strony internetowe napisane w innych europejskich językach na polski. Kiedy chcę czytać stronę internetową, która jest napisana w języku, którego nie rozumiem, korzystam z funkcji tłumaczenia stron. U mnie najczęściej to są europejskie strony, bo czytam recenzje europejskiej muzyki. Na przykład często są recenzje po niemiecku albo po francusku itd. Wtedy tłumaczę na polski, bo japoński i języki europejskie są tak odmienne od siebie, że tłumaczenie nie jest dobre. Bardzo często są błędy i bezsensowne albo nienaturalne zdania. Dlatego polski pomaga. Oczywiście po angielsku też płynnie czytam, ale i tak po polsku jest wygodniej. Przynajmniej dla mnie. Ostatnio czytałem wywiad z pewnym muzykiem po niemiecku i wyłączyłem tłumaczenie na polski. Czasem dwa takie same przymiotniki były obok siebie, bo pewnie to są pojęcia, które w niemieckim są różne, ale w polskim takie same. Albo nazwy własne były niepotrzebnie tłumaczone. Ale reszta była super. Prawie wszystkie zdania były naturalne i czytało się to bardzo wygodnie. Litewskie strony też tłumaczę na polski, bo litewski i polski mają bardzo podobną gramatykę. I oczywiście inne języki słowiańskie, ale rzadko czytam takie strony. Już było 10, więc teoretycznie powinienem kończyć, ale jeszcze punkt bonusowy. Kiedy oglądam polski YouTube z podwyższoną prędkością. Pewnie wiecie, że YouTube ma funkcję zmieniania prędkości odtwarzania. Japoński YouTube oglądam zwykle z prędkością razy 2, a jeśli ktoś mówi bardzo szybko albo trochę niewyraźnie, to 1,75 albo 1,5. Polski YouTube też najczęściej oglądam ze zmienioną prędkością i to najczęściej 1,5, ale czasem daję radę też z prędkością 1,75. Oczywiście to zależy też od tego, jak szybko i jak wyraźnie mówi dana osoba, ale to pokazuje, że kiedy słucham normalnie, jak ktoś mówi po polsku, mój umysł nie wykorzystuje maksymalnej wydajności i mam jeszcze wolne miejsce, które pozostaje nieużywane. Pewnie dlatego jest tak, jak powiedziałem w pierwszym punkcie.
Potrafię robić coś innego, jednocześnie słuchając, jak ktoś mówi po polsku. I to wszystko. Właśnie w takich momentach zdaję sobie sprawę, że polski stał się dla mnie tak naturalnym językiem, że przestaje być obcy. Oczywiście moim głównym językiem jest japoński i nie chciałbym go zapominać, bo nie jest to żaden powód do dumy. Moim zdaniem, jeśli ktoś naprawdę się stara, to powinien dbać też o to, żeby utrzymywać znajomość wszystkich języków, które zna, póki ma okazję ich używać. Ale chciałbym, żeby mój polski się zbliżył jeszcze bardziej do poziomu mojego japońskiego. Jeśli znacie jakiś język obcy na wysokim poziomie, to napiszcie, co jest waszym zdaniem znakiem, że znacie te języki naprawdę dobrze, albo co was przekonało o tym, że opanowaliście te języki. Słowo na dzisiaj to bilingual. Bilingual to człowiek dwujęzyczny. Oczywiście jest to zapożyczenie z angielskiego. Cześć!